Siema, dzisiaj na odcinku każdy level dodaje dodatkowe serce. Każdy stracony level odejmuje serce, więc zaczynamy. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu Cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Okej, moi drodzy, witam bardzo serdecznie, z tej strony Cyfer, to jest kolejny odcinek na moim kanale i gramy sobie, słuchajcie, dzisiaj w specjalny challenge Minecraft, ponieważ dzisiaj, słuchajcie, każdy level dodaje nam HP. Plugin wykonał dla nas oczywiście standardowo Pablito04, do którego serdecznie zapraszam do linku w opisie, moi drodzy, ponieważ możecie go zasubskrybować, wtedy będzie więcej pluginów robił na takie wspaniałe eventy, moi drodzy. No i oczywiście łapie w górę, przypominam i tym, że 70% oglądających materiały nie subskrybuje kanału, także zostaw suba. Ja dzisiaj trochę poskromię się, słuchajcie, z wybuchami głośności, że tak powiem. Nie mówię, że dzisiaj jest niedrzyjcie challenge, ale mówię, że dzisiaj będę troszeczkę spokojniejszy. Jak to działa, słuchajcie, w ten sposób, że dzisiaj nie ma, co prawda, UHC. To nie do końca jest UHC w tym momencie, ponieważ gramy standardowego po prostu sobie Minecrafta. Ale z tym, że właśnie dodatkiem, że każdy level dodaje dodatkowe serca. Czyli mając pierwszy level mam 11 serc, mając drugi mam 12, mając trzeci, no kurde, nie chce mi się liczyć dalej, chyba zrozumieliście, o co chodzi. Jednak kiedybym na przykład w wyniku enchantowania stracił ten level, tracę dodatkowe HP. Nie ma też dzisiaj jakichś specjalnych craftingów, poza, słuchajcie, jednym, więc już custom crafting wam odpalam, ponieważ została dodana dzisiaj butelka expa, słuchajcie, która się tutaj jeszcze nie pojawiła, no ale generalnie craftuje ją się, słuchajcie, w następujący sposób, mianowicie musimy blok lapisu obtoczyć dookoła, słuchajcie, 64 sztukami lapisu, czyli tam idzie 64 plus 9 sztuk, żeby zrobić sobie, słuchajcie, właśnie jedną taką sztukę. Ponadto nie ma dzisiaj żadnych zbrojek poza emeraldową, bo ona zawsze jest. No i oczywiście, że tak powiem, stalowy kill-off jest włączony, tak żeby każdy mógł sobie zrobić jakiś fajniuszy kill-off. I na starcie postaram się jak najszybciej sobie level wbić. Chcieliście odcinki z życiem, więc spoko. Czy dać im książki? Możesz dać, user. Więc tak jak mówię, słuchajcie, że tak powiem, ostatnio spodobał wam się odcinek z sercami, więc postanowiliśmy, że generalnie przełożymy, słuchajcie, stary odcinek, bo tak, ten odcinek już był na moim kanale, jednakowoż był wtedy na chyba mniej dopracowanym pluginie, mi się zdaje. I po prostu stworzyliśmy to jeszcze raz. Wtedy zaczynaliśmy też przy okazji mając, z tego co pamiętam, jedno serce i grało nas w ogóle chyba z 15 osób, bo grałem wtedy ze wspierającymi z YouTube'a. No a teraz gram sobie z ludźmi, którzy oglądają mojego live'a na Twitch TV Streszcz Cyferkowy, gdzie serdecznie was zapraszam, moi drodzy, ponieważ prawie codziennie dzieją się tam eventy, na których macie okazję zagrać. Dobra, mam już czwarty level, więc w sumie całkiem pokczampowy. Fajnie byłoby też gdzieś się przejść. Póki co nie mam żadnego jedzenia i musimy pamiętać o tym, że później będzie włączony difficulty hard, więc z jedzeniem będzie dosyć duży problem. Przy okazji zakładając, że musimy tyle jeść i tak dalej, żeby regenerować całe sobie życie, nie? Czy dasz fire resistance? W sumie to już mamy fire resistance, także nie rozumiem, co miałbym ci dać, ale to okej. Dobra, zaakceptujmy to. W każdym razie, muszę zdobyć, słuchajcie, pożywionko. My tak za około 30 minut będziemy rozpoczynać PvP, więc do tego czasu też przydałoby się nabić dużo wyższy level na pewno. Więc okej, takie ryby w sumie dobre jedzenie, jakby nie patrzeć. Dzisiaj musimy starać się jak najwyższy level nabić. Jestem ciekaw, kto osiągnie, słuchajcie, dzisiaj najwyższy poziom, szczerze mówiąc. Są to zakłady, obstawiajcie, jaki będzie dzisiaj najwyższy level podczas tej rozgrywki. Ale przy tym, bo jeszcze nie powiedziałem tej jednej rzeczy, będzie też to UHC, jakby później, jak wam to powiedzieć, jakby później zostanie wyłączona regeneracja zdrowia. Po samym starcie życie nie będzie się regenerować, jedynie teraz regeneruje się życie. Do samego startu, kiedy zacznie być po prostu PvP, w tym momencie regeneracja zdrowia zostaje wyłączona, tak żeby, słuchajcie, za długo to nie trwało, bo oczywiście przy takiej ilości serc ta gra mogłaby trwać troszeczkę za długo, dlatego też wyłączyłem wszystkie OP przedmioty, żeby gra nie trwała ani za krótko, ani za długo, lecz w sam raz. Dobra, już myślałem, że tam grzybowy biom jest, ale to jest po prostu zwykły biom. Przy okazji, dostałem jeszcze, kurczę, jeden level, więc jest pokczampowo całkowicie. No, na razie level mogę sobie nabijać w prosty sposób, łażąc po prostu po powierzchni, zaciukowując zwierzęta. Jednakowoż, myślę, że dzisiaj coś koło takiego 11 może mi się uda wbić. Zawsze dodatkowy pasek życia, prawda? Czy będą D-Wallsy? Takie pytanie trochę nie na miejscu, kiedy trwa nagrywka, no ale to, tak, myślę, że tak, generalnie. W każdym razie, także no. Więc pamiętajcie, jeśli chcielibyście zagrać, no to sobie fraza, co live'a powtarzana i co odcinek. Więc ja się w sumie zamknę. W sumie tak będzie dobrze. No i ja lecę, kurczę, w dalszym ciągu z tymi wszystkimi krowami i tak dalej. Okej, jest i druga trzcina. To oznacza tylko jedno. Ja już schodzę pod ziemię, słuchajcie. I muszę zdobyć rzeczy na stalowy kill-off. Jeszcze może te, kurczę, świnki ewentualnie sobie skroję. Tak, żeby mieć na pewno wystarczającą ilość, słuchajcie, pożywienia. No i oczywiście dajcie znać, czy chcielibyście jeszcze kiedyś jakąś rundę level równa się HP. Myślę i może, kurczę, kiedyś szczerze zrobimy jakieś, kurde, nie wiem, ankiety czy coś tego rodzaju i takie tryby w sumie byłyby takie totalnie losowe, w co zagramy. No nie wiem, też możecie dać, znać,
cokolwiek, kurczę, jakkolwiek się nazywa. Co o tym uważacie, moi drodzy? No ja w tym momencie już słyszę tutaj gdzieś jakąś jaskinię, więc w sumie wkopię się. I widzimy się, słuchajcie, jak nakopię sobie stalowy kilof, bo wtedy będę mógł oczywiście dużo, dużo szybciej kopać, nie? Co się wiąże z tym, że troszeczkę będę mógł więcej wam do powiedzenia powiedzieć. Dobra, lecimy pod ziemię w każdym razie, widzimy się za chwilę. Hej? Dobra, to się nazywa fart. Ale szczęście w nieszczęściu, bo nie ma jaskini, nie mam żelaza. XD, dobra, dobra, nieważne, idziemy w każdym razie do przodu. Muszę znaleźć jakieś kurde bele żela... O, co? Nie, bez kitu! Ej, to jest nie fair, pobite gary! Kurczę, no nie ma nigdzie... Żelaza nie ma nigdzie, co to, co jest? Lapis, dobra, lapis się przyda na pewno, jeśli go zbiorę w dużo większej ilości. Ale to są pobite gary po prostu. Ej, co ja w tym momencie znalazłem? To jest po prostu przewalone. Serio? Wszystkie rudy znajdę, tylko nie żelazo? Ej, to jest... Ja pierdykam, no po prostu zaraz nie wytrzymam. No, dobra, to jest to złoto, już myślałem, że kolejne znalazłem. Ale dobra, ja muszę się teraz... Czekaj, 100% skupienia, 100% fokus. Ja muszę te diamenty wykopać, żeby zrobić sobie jakiś enchant czy coś takiego. Także idziemy do przodu, kill off, nowy kill off. I dobra, słyszę jaskinię, jaskinia jest gdzieś tutaj. Słuchajcie, nadal nie znalazłem ani trochę żelaza. Znalazłem złoto, znalazłem diamenty, znalazłem lapis. Nie znalazłem żelaza, ale gdzieś tutaj jest jakiś cave. To jest dobry znak. Imcho, ja nie wiem z której strony, tutaj jest, dobra. Muszę pamiętać, którędy wrócić, słuchajcie. Dzięki temu będę mógł... welcome beautiful, ej. To jest super w sumie, bo mamy kurczę dużo tego tutaj. Więc czym prędzej zbieramy sobie, słuchajcie, żelazo. Robimy sobie oczywiście stalowy kill off najprędzej, jak to się da. Czyli muszę w sumie 16 sztuk zebrać najlepiej, żeby od razu przepalić sobie wszystko, co mamy. I co powiem? Psst, bez kitu! Ja jestem dzisiaj jakimś oszukańcem kompletnym. Co jest grane? Wszyscy mi X-ray będą zaraz pisać. Serio, ej. To jest jakieś po prostu niemożliwe. No, ja walę. No, ja niemożliwe. Czemu ja normalnie na co dzień nie mogę znajdywać tyle... Ja! Nie, widzowie, po prostu... Po prostu, słuchajcie, łapka w górę pod tym odcinkiem. To się należy. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo grałem ostatnio w UHC i nie mogłem nic znaleźć. Nie mogłem absolutnie żadnego surowca zdobyć. Więc dzisiaj po prostu jakiś tam, nie wiem, karma, czy inne tam, nie wiem, karma, tylko jaka, to nie wiem. Tu wstaw nazwę swojej ulubionej karmy, kocie. Yo. Kurczę, dzisiaj odbiło to w drugą stronę i dzisiaj będę serio znajdował wszystko. Masakracja, moi drodzy, bo będę mógł zrobić sobie teraz stalowy kill off, okej. Więc przepalamy żelazo, przepalamy sobie na stal. No i teraz, słuchajcie, trzeba zrobić sobie stalowy kill off, moi drodzy. Granie, wiem, o co chodzi ludziom, że stalowy kill off może nie działać. Mianowicie, prawdopodobnie na 90% ci ludzie próbują to craftować przy użyciu po prostu normalnie żelaza. Czy tu... What the help? Okej. Dobra, to dobry odcinek. 9 serc. Wiecie, co jest najlepsze? Tutaj chyba ktoś był, bo... A nie, bo to wodę zatkałem. Dobra, to wróć. To idziemy w każdym razie z powrotem wykopać sobie, słuchajcie, ten. Idziemy sobie wykopać z powrotem... tędy. Idziemy sobie wykopać te diamenty, co zostawiłem, także myślę, że dzisiaj jakiś enchancik wleci, może nawet uda nam się jeszcze większy level wbić, słuchajcie. Zobaczymy, jak to... No, ciekawa sprawa w każdym razie, no. Nigdy chyba nie miałem jeszcze takiego farta. Dobra, 10 level. Imcho, muszę pamiętać, żeby nie zużywać go za dużo, żeby tego levela nie potracić. I dobra, i tu jest złoto, także regeneracja zdrowia, pff, easy. Kurczę, zadawanie obrażeń, pff, easy, moi drodzy. Ile? 12. Ty, bez kitu mam na złote jabłka. Co jest dzisiaj? No, widzowie, w skrócie mówiąc, nie, no po prostu no nie mogę uwierzyć w to, jaki dzisiaj laker jestem. Ej, to jest po prostu jakaś przesada. Nie, to tak się nie... Co jest? What the hell? Ja wam mówię, w tą grę nikt nie ingeruje. Ja mam naprawdę, to nie jest tak, że ktoś mi stawia te bloki czy coś tego. Ja wam naprawdę mówię to. Tak nie jest, no mam kurczę świadków. Ja to na live gram w tym momencie. Ponadto kurczę moderatorzy są w innych miejscach. Co się dzieje? Come on, Minecraft. Ej, to jest naprawdę jakaś taka, nie wiem, kurczę, że jakiś gorszy termin miałem czy coś. Ja walę po prostu, nie mogę w to uwierzyć. Ej, dzisiaj ile diamentów? 24 diaksy. Ej, to jest po prostu jakaś chora ilość, nie? Jeszcze chyba nigdy nie zdarzyło mi się tak łatwo, słuchajcie, znaleźć tyle źródeł diamentów w tak krótkim czasie. No ale dobra, przynajmniej się lepiej uzbroję. I będę mógł się lepiej klepać z ludźmi. What the help? What is that? Przy okazji, widzowie, chcę jeden temat poruszyć, ponieważ powstał pewien koncept odcinka. Tak to ujmijmy sobie. Powstał koncept odcinka z czegoś takiego, że cały świat w UHC, zaznaczam, jest w wioskach villagerów. Czyli wiecie, po prostu najnormalniej już ktoś pewnie czegoś takiego nagrał kiedykolwiek, nie wiem, bo nie widziałem takiego filmu nigdzie. No ale powiedzmy, że ktoś coś takiego nagrał. Więc powstał taki koncept. Co o tym myślicie, moi drodzy? Przy okazji, jeszcze jedna rzecz, którą wy zaproponowaliście.
byłaby taka, że villagerzy, którzy znajdowaliby się w tej wiosce, mieliby losowy drop offert, czyli każdy villager mógłby za różne rzeczy sprzedawać różne rzeczy, przyjmijmy, że za emeraldy, powiedzmy, jako taką walutę wspólną, czyli że wszystko, powiedzmy, sprzedawaliby, słuchajcie, za emeraldy, ale można by od nich kupić losowe rzeczy, czyli można by znaleźć na przykład villagera, który sprzedaje koksa, villagera, który sprzedaje coś innego, więc co mogę powiedzieć, moi drodzy, taki koncept powstał i nie wiem, czemu wam pokazuję kopalnię obsydianu, ale robię to w tym momencie i w sumie to zauważyłem i wam dalej o tym mówię, więc dobra, wracając, robimy sobie enchanting table, widzowie, to jest dobre. Imcho, dzisiaj kowadło, czy jest dobrym przedmiotem? Polemizowałbym, szczerze mówiąc, więc dobra, mamy enchanting table. Jak tam wasze życie, widzowie? Ile macie serduszek? Możecie napisać, nie? Dobra, pierwsza rzecz podstawowa. Mam stalowy kilo, więc w sumie go będę używał. Ale mam tutaj diamenty na pozostałe te. 14 level, 14 serc. No dobrze, nie wiem, jak to możliwe, że tak słabo w sumie, ale to przyjmijmy, że ludzie nie mają tyle szczęścia, co ja. Tak dzisiaj. Ja jestem dzisiaj dziecko szczęścia, naprawdę. Ja mam tu, po pierwsze, nie mam resource packa tutaj. By the way, na live możecie wyrwać z tego resource packa, ciągle o niego pytacie. What the hell, czemu go nie... Minecraft. Okej, wracając do was, naprawiłem. Zrobię sobie tylko kilka enchantów dzisiaj. Myślę, że przede wszystkim diamentowe rzeczy będę enchantował. Nie opłaca nam się za bardzo robić pełnej zbroi. Jak widzicie, w momencie, kiedy enchantuję sobie którąś część seta, czyli w tym wypadku w sumie jeszcze buty zrobię i hełm, bo myślę, że będą bardziej potrzebne mi niż spodnie. Spodnie z żelaza zrobimy. Tracę oczywiście level, moi drodzy, więc staram się dzisiaj unikać wyższych wydatków, jeśli o to chodzi, levelowych. Mam teraz tylko dodatkowy pasek życia i serio nie wchodzi mi żaden enchant. Unlucky. No ale w każdym razie, ja już mam prawie pełen set. Dzisiaj moim zdaniem wygra przede wszystkim ten, kto będzie miał najbardziej średni set, a większe predyspozycje właśnie mają ludzie, którzy... Oh damn, strasznie dużo levela potracę na to, ale dobra. Feather Falling w sumie się przydadzą, więc dobra, całkiem dobry set będzie. Ale teraz moim podstawowym zajęciem przez następny czas, bo jest w tym becie 14.49, czyli zostało mi 15 minut expienia, słuchajcie. Mam w tym momencie 15 punktów HP. Więc przy dobrych wiatrach, przyjmując, że moje szczęście nie zmniejszy się teraz nagle, mam szansę zaekspić się jeszcze na dwa dodatkowe paski ekstra. No tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli znajdziemy lapis lazuli, no to ta szansa się jeszcze zwiększa na dużo więcej HP. No i oczywiście jeszcze po drodze chciałbym sobie przepalić złoto i wyjść na powierzchnię, pozbierać jakieś jabłka, no bo wiadomo, refile się przydadzą. Przypominam wszystkim, że oczywiście regeneracja HP zostaje wyłączona w momencie, kiedy rozpoczniemy cały ten start, czyli rozpoczniemy po prostu czas PvP. Więc przypominam, że wtedy też kończą się wszystkie efekty typu do Night Vision i typu, kurczę, Lava Resistance, więc tak tylko mówię, żeby każdy pamiętał, żeby nikt nie zapomniał. Okej, generalnie, co chciałem powiedzieć. Dzisiaj największe szczęście to mają ludzie, którzy trafią do jaskini. Ponieważ jest, by the way, difficulty peaceful, więc nabijanie levela jest o tyle trudniejsze, że potworów nie ma. Potwory dopiero będą włączone w momencie, kiedy, słuchajcie, ruszy wszystko, że tak powiem. Więc tak naprawdę za takie 10 minut mniej więcej. Ile mam lapisu? No, prawie mam na butelkę expa. Butelka expa? Czy to dużo? I don't know, szczerze mówiąc, ale mam powoli, słuchajcie, 10 level. Więc dodatkowy pasek życia. Czy ja myślę, że to jest sporo? Ja myślę, że gracze typu Kubos mogą mieć więcej generalnie, nie? Ale myślę, że jak pod względem, kurczę, tego, że mam jeszcze całkiem dużo, no kurczę, prawie pół staka złota mam, to myślę, że to jest całkiem sporo. Teraz ino targetuję się, żeby znaleźć, wiecie co, takie rudy, może nie typu węgiel, bo w sumie węgiel to mało expa daje, żeby znaleźć więcej redstone'a, lapisu i innych takich, bo one właśnie expa dają całkiem sporo, proporcjonalnie dużo więcej na pewno niż daje nam to, żeby wbić jeszcze, kurczę, tak chociaż trochę serc, wiecie, czym więcej serc, tym lepiej. No, ja mam zbroję całkiem dobrą, więc w sumie nie mam co narzekać, ale kurczę... Nie samą zbroją człowiek żyje, a jeśli trafię na ziomka, który uzbroi się dosyć podobnie, bo na przykład lepiej gospodaruje czasem, a HP ma więcej, no to tak trochę rip, nie? To był anti-X-ray, by the way, jeśli byście się pytali, tych surowców tu nie było, nie? Tak chciałem tylko odpowiedzieć, bo często piszecie, cyfer, X-ray na odcinku, widzowie, głupi, jesteście po prostu. Bo to jest anti-X-ray, widzowie, to co widać przez ściany czasami. To jest tylko tak, żeby wiecie, żeby nikt na mnie X-rayował podczas gierki, nie? Tak chciałem tylko powiedzieć, tak jak nie mówił tego już wiele razy. Ale dalej się zdarza ktoś, kto mi napisze, że cyfer X na odcinku i minutę podaje. Także proszę nie róbcie tego, nie miem z dem. Okej, widzę go, słuchajcie. Tam jest lapis lazuli.
Tego jestem pewny, że on tutaj jest, bo go widziałem po prostu, no. Przewaga Resource Packa, kurczę, z widocznością czegoś takiego, dobra. To muszę wyrzucić, ja muszę go zebrać, słuchajcie, ponieważ będę mógł zrobić sobie teraz butelki z Experience'em. Czy butelki dają dużo? Można się kłócić, słuchajcie, bo wychodzą one tylko dwie w sumie z całego takiego craftingu. No ale zawsze to jest na pewno darmowy experience. Przy okazji kopania coś takiego zawsze jakoś taki, powiedzmy, ten mililitr, powiedzmy, experience'a dorzuca. No prawie 15 level se nabiłem tymi butelkami. Także jeśli miałbym większego farta do lapisu, to na pewno latałbym z dużo, dużo wyższym levelem od pozostałych. Póki co zbliżam się do levela 15. Myślę, że jeszcze może z level 2 dam radę wbić, bo w sumie 10 minut mi zostało. Najwięcej szczęścia miałbym, jakbym trafił w sumie na dużo root redstone'a, którego nie trafiam aż tak często. No i w sumie diamenty, nie? Bo diamenty też dają dużo expa, więc ja teraz łażę w tych regionach tych jaskiń, bo tutaj może być dużo ciekawych rzeczy. Tak, jeszcze taki luk na jaskinie, czy nie znajdę diaksu? Pozdro! Pozdrawiam każdego, nie? Pozdrawiam, naprawdę, pozdrawiam, słuchajcie was. Jeśli macie jakiś brak diamentów czy coś w jaskini, Cyfer pozdrawia was bardzo, widzowie. Okej, okay, level 20, serc 3 paski. Czuję się jak porządny, słuchajcie, drehol na rejonie, że tak powiem. Więc wychodzę na powierzchnię, bo jako porządny drehol, słuchajcie, myślę, że sobie poradzę na powierzchni. Więc czym prędzej wykopujemy się na powierzchnię. Słowo powierzchnia pojawi się tutaj jeszcze z 15 razy. Ale generalnie chcę już wyjść, słuchajcie, żeby pozbierać sobie jabłka. 20 level, myślę, że całkiem spoko. Da się. Czy ktoś ma większy? Jaki macie level ludziska? Piszcie. W sensie miałbym pewnie jeszcze 3 levele więcej, gdybym nie zaenchantował sobie całego ekwipunku. 22, 20, 19, 18, czyli dosyć podobnie. Z tego co wiem też oczywiście z graczy, których zaciupiemy, 28, wow, to jest pokczam. Dostajemy, słuchajcie, dodatkowy exp, co za tym idzie, wbijamy szybciej level sobie. Siema, ale możesz sobie iść, wiesz, bo w sumie nie możesz mnie bić jak na razie, więc elo typie, że tak powiem. Jedyne co ja muszę teraz to znaleźć właśnie normalne, słuchajcie, drzewo. Ponieważ z tych drzew możemy dropić, kurczę, te jabłka. Jak mi zniszczysz crafting, dostajesz bana. Dobrze, że tak powiem. Co mi tu? Cobblestone'a mi oddał. Dobry widz, słuchajcie. Dobry widz w każdym razie zabrał, oddał, kurczę, i zobaczcie. No jeszcze, kurde, na procencie pewnie mi dał tego. Jo, na procencie jeszcze mi crafting położył. Nie no, plus jeden dla tego ziomeczka. Dobra, możesz iść sobie, bo ja nie chcę się z tobą bić na początku, mordo. Chciałbym najpierw sobie na spokojnie jabłka pofarmić. A ty mi tutaj będziesz przeszkadzał, łażąc przy mnie i będę musiał cię pobić później. Także no sorry, ziomek, no, że tak powiem, jesteśmy rywalami podczas tego meczu. Poza tym graczy bardzo dużo się trzyma przy okazji. Więc moi drodzy, jeszcze 3 minuty i wyłączone będzie, słuchajcie, regeneracja zdrowia, więc polecam czym prędzej dobijać ostatnie levele, które tam macie. Ponieważ za chwilę, moi drodzy, rozpoczynamy przygodę. Czemu on mi rzuca węgiel? To ja tego nie ogarnę, dobra. Mamy, słuchajcie, już te jabłka i mamy, słuchajcie, już wystarczający healing, żeby tam sobie jakieś serca zregenerować. Więc całkiem spoko. Jedzenie, uzbrojenie, no w sumie chyba jestem gotowy, jakby to można było ująć najprościej. Więc co mogę powiedzieć? Jeszcze 3 minuty zostały. Ja już powoli, słuchajcie, będę przełączał, czyli zaczynamy. Difficulty hard oczywiście, żeby potwory były jakieś tam mocne. Nie ma co. Przy okazji ustawimy sobie słońce, bo myślę, że dobra pogoda będzie. No i game rule, słuchajcie, powoli już będzie ruszał. What the hell? Dobra, nie wiem co on robi, szczerze mówiąc. No ale w każdym razie 2 minuty do startu PvP. Więc uwaga, oficjalnie game rule natural regeneration zostało wyłączone. I w tym momencie każde stracone HP, moi drodzy, jest HP nieodregenerowanym. Ja będę leciał sobie w tą stronę, bo myślę, że może spotkam tutaj więcej przeciwników. I mo ten jeden mnie śledzi, więc kurczę, typie, przestań za mną łazić. Przestań, no idź, kurde, dostajesz na dzień dobry oklep po prostu na łeb, no nie czaisz motywu? 2 minuty do PvP jeszcze zostały. Możesz, wiesz, że za minutę zacznie się PvP, ja nie chcę, chciałem dać ci jakieś, kurde, fory, typie, żebyś sobie, nie wiem, mógł pójść sobie kogoś innego spotkać, no. Idźże, zostaw mnie, Grarahir, typie, Grarahir stąd, no proszę cię, no zostaw mnie, ja po prostu nie wierzę, za chwilę, słuchajcie, rusza PvP. Także kurczę blade, no typ po prostu, zaraz mu kopa, kurde, w piszczel sprzeda mnie. O, idź typie stąd, bo zaraz będę musiał cię bić, kurde bele, no. Bo jest sorry but you can't teraz, ale teraz będę cię gonił, chłopie. I dostaniesz taki oklep, tym sharpnessem jeden, kurde. No patrz, tak będę, o, tak o, no, dajesz mi, no, słuchajcie, jak nienawidzę, jak ja bym takiego po prostu wziął i... Po twarzy, tak. Przestańcie mi dawać te itemy. Grajcie normalnie. Już jest PvP, dobra. Fuck, to było głupie, nie ma regeneracji zdrowia. Musimy pamiętać o tym, dobra, pyk. Dobra, kurde, bele typie. Co ci mogę powiedzieć? Jesteś, kurde, rozciapowywany w tym momencie. Nie ma po prostu innej szansy. Ja cię, kurde, muszę rozwalić. To za to, że byłeś taki miły, nie może nikt być taki miłym.
Nie można! Nie można! Po prostu nie wolno być takim miłym człowiekiem dla mnie, no! Widzisz, kurde, i teraz co masz za to, nie? Dobra, kurczę, blade, padł. I dostałem jeszcze refila z niego, więc szybka regeneracja. Jeszcze tam level jakiś zdobiłem, więc spok, champ. Dobra, co ty miałeś? Nic nie miałeś w sumie, co bym przyjął, bo wszystko się tutaj raczej rozwala. Lekkie lagi z tego, co widziałem, mieliśmy. Więc okej, PvP ruszyło. Mamy kolejnych graczy. Ja może bym się w sumie, wiecie co, tak trzymał na uboczu, bo tak w sumie walka w pierwszym rzędzie nie brzmi mądrze. Co nie? Co nie, Lama? Tak, masz rację. Okej, widzę kolejnych, słuchajcie, przeciwników na rejonie, także lecimy za nimi. Czemu w ogóle ich gonię? To jest pytanie może takie najważniejsze, słuchajcie. Ponieważ chcę przejąć z nich level. Nawet jeśli uda mi się zaciukać jednego lub dwóch, to może być jeden większy level w każdym razie, który mi dodaje jedno dodatkowe serce. Dobra, jest tu typo ze skinem jakiegoś pingwinka. Łocie, panie, co ty próbujesz, typie? Co ty, kurde, próbujesz mi tu na lawę brać? Ja już ci, kurde, tutaj zaraz, kurczę, mać normalnie sprzedam, kurde... Takiego hitboxa, że człowieku, zaraz zmienisz skina, kurde. Pyk, co mi tu lawę rozlewasz? Przy okazji admin efekt lawy jeszcze nie zniknął. W każdym razie, na chwilę jeszcze go mieliśmy. Jezu, ale fart, że ten efekt miałem, nie? Dobra, pyk, tutaj walimy typa. Dobrze, kurde, bele. Panie pingwinie, ja panu tutaj zaraz kopa, kurde, zwinę, nie? Dobra, pyk. Jedno tak, pyk, nie zebrał na szczęście, moi drodzy. Uuu, Dame, lecimy. Lecimy, kurcze blade. O, come on. Tu jest ich jeszcze dwóch. Dobra, muszę tego typa jednego dojechać. Dobra, pyk. Super, wszedł mi hitek. Dobra, ta woda. O Jezu, rozlała się w ten sposób. Ale dobra, są lekkie lagi. Dzięki temu, kurczę, wolniej to się rozlewa. Pyk. Dobra, jemy jabłko. Dodatkowe serca się przydadzą. Mam tylko dwa paski życia. Pyk. Dobra, typie. Ten nie ma w ogóle tarczy. Ten jest, kurczę, XD bardzo do bicia w tym momencie. Ale pan pingwinek, kurczę, z tego co widzę, chyba nie ma za dużo saturacji, bo cały czas się nie leczy, tylko nawala raczej. O, typy, nie we dwóch na jednego, no kurde bele. Banda łysego mnie tutaj zaatakowała. Dobra, idziemy już chwilę do góry, zjedzmy sobie coś. Regeneracja, ale regeneracja, co ja jeszcze mam, co ja jeszcze mam? Nie wiem jeszcze w sumie z itemów tak bardziej. E, halo, 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 to będzie kikowane za chwilę, tu banet zaraz pójdzie. Panowie, nie wolno się teamować. Panie administratorze, tu będzie kick, przepraszam. Do widzenia, proszę pana, nie wolno się teamować. Także poszedł kiczek dla pana i tego drugiego też będziemy kikować. Także kick, cic. No niestety, przepraszam, ale to był jawny, słuchajcie, sojusz. Także, no, unlucky, że tak powiem. I w takim razie muszę sobie wyregenerować troszeczkę. Chociaż nie, no, z uwagi na innych graczy nie będę sobie regenerował zdrowia. Bo byłoby to bardzo nie fair, jeśli teraz bym sobie regenerację włączył z racji, że mnie, kurde, sojusz bił. Także, no przykro mi, koledzy odpadli z rozgrywki. Jakby wszystko wszystkim, ale sojusz nie jest dopuszczalny, a to było po prostu perfidnie widać, że oni sojuszują się ze sobą. Także panowie, na przyszłość musicie walić się po mordzie równo jak ze mną, nie? Dobra, tam border idzie w ogóle, więc w sumie nie zważam na to. Ja muszę znaleźć sobie kolejnego fraga jakiegoś. Okej, widzę kolejny mój cel, słuchajcie. Mój cel porusza się żelazną zbroją w kombi. Nie wiem, czy to jest w kombi zbroja, ale na pewno żelazną zbroją. Ma tutaj jakiś fajny mieczyk. Jego piesek generalnie nie reaguje, więc muszę tutaj fajnie pana, kurde, porozciukowywać. Dobra, nie masz tarczy, typie. Więc ja cię mogę tutaj hitnąć raz. Mogę sobie walnąć wiadro dwa. O kurde, bele, tu widzę taktyczne próba zmyłki przy traceniu jednocześnie HP. No nie polecam w każdym razie. W ogóle, planowane jest, słuchajcie, dodanie czegoś takiego, że zabici gracze dropią dwa złote jabłka. Co o tym myślicie? Napiszcie. Będzie to miało sens wtedy bicie graczy w taki sposób bardziej nawet, bo w tym momencie i tak muszę sobie, słuchajcie, wyregenerować wszystko jabłkami, które ja zebrałem. Także pyk, dobra, pyk, typie, że tak powiem, muszę cię tu ładnie rozciupać. Twój pies na szczęście mnie nie atakuje, nie wiem. Nie wiem, czemu psy w ogóle nie atakują ostatnio jakoś w Minecrafcie. Dobra, miałeś złoto, więc ja sobie to złoto bym przyjął. Dobra, mam trochę złota. Kilof stalowy, kości. Maybe jakiegoś psa jeszcze spotkamy. I te kości mogłyby mi się przydać nawet, więc dobra, biorę je ze sobą. I muszę uważać na moby, bo moby coraz szybciej tutaj idą do nas. Coraz więcej ich i tak dalej. Przy okazji w sumie, jakbym sobie dobił jeszcze level, ale to mi daje puste sloty chyba z tego, co kojarzę. Tylko w tym momencie. Tak, daje mi to puste sloty, także to nie jest HP, które bym chciał, bo już po starcie PvP niestety można tylko regenerować się, jeśli o to chodzi. Więc okej, dobra, mieliśmy jakiegoś afkersa, spoko. W każdym razie w porządku, mi to nie przeszkadza. Bardziej przeszkadza mi to, że teraz muszę znaleźć sobie, kurczę, jakieś drzewa, które mogę ściąć. Dobra, lecimy dół. Okej, dobra, mam wszystko na refile. Knoadle Book nie jest mi potrzebne. Mogę zrobić sobie teraz tak, crafting. Cyk, muszę się pospieszyć, bo widziałem niki w oddali, a to mi da, kurczę, dwa refile, nie? Więc pyk, szybko, nowe nożyce.
I czym prędzej, muszę się pospieszyć, kurczę blade. Czuję ciepły pot na plecach, wiecie? Dobra, mam to. Mam to, kurczę, i kolejna regeneracja będzie moja. Mam nadal, kurczę, ponad 20 HP, więc chyba całkiem spoko. Biorąc pod uwagę, że mam na sobie, kurczę, enchantowany set i mam na sobie broń ze sobą, właściwie broń, jest całkiem dobrze, moi drodzy. Dobra, to mógłbym sobie wziąć. No i w sumie teraz musiałbym polować na jakieś szkielety, żeby, kurczę, cześć Enderman, żeby sobie móc, kurczę, w razie czego ten, jakieś strzały przyrzykować. Dobra, Streamix, czy ja to chcę? Prawie. Kurczę, prawie. Liczyłem na to, szczerze, troszeczkę. No nie wiem, czy będę w to wchodził, wiecie? Może na razie go zostawię sobie, bo gość jest troszeczkę mocniejszy ode mnie tutaj. I z tego, co widzę, też ze mną nie chce bardzo jakoś walczyć. Tylko, kurde, muszę uważać na moby, żeby mnie czasami, kurde, nie ten. Dobra, zostali tacy gracze. Z tego, co widzę, dużo sielanki naszej takiej, dużo naszej takiej topki tutaj zostało. Z tego, co widzę, gracze mają większy problem, niżeli mnie nawet, bo, kurde, walczą z potworami. Zresztą ten typo właśnie. Dobra, pyk. Cyk, nie masz tarczy, typie. Ja i pająk będziemy cię obkładać we dwóch na zmianę. To jest najświetniejsze rozegranie po prostu. Bo albo ja go mogę bić, albo ten pająk może go bić. Okej. Pyk, nie masz, kurde, lawy. I pyk, poszedłeś, kurde, czym prędzej. Dobra, jemy sobie refa. Jest tutaj typo kolejny, dobra, full diax. Dobra, że tak powiem, wjeżdżam w niego. Holy dear! Ja pierdykam, jaki typ oklep dostał. Może jest full diaksowy, ale gościu teraz zwinął się po prostu jak, nie wiem, kurde. Jak sznurek, kurde, w święta, ja nie wiem. Patrzcie to. Dobra, pyk. Nie masz tarczy, typie. Ja cię tu muszę, kurde, uwalić normalnie teraz. Za to, żeś ile mnie zadał tutaj obrażeń. A nie zadał mi prawie w ogóle, chciałem powiedzieć. Także pyk. Pyk, kurde, bele, padaj wreszcie. O, damn, no musiał to zrobić. Musiał po prostu. Dobra, szkielet. Ten szkielet jest moją nadzieją, szczerze. Zjadł jabłko. Dobra, dwa kryty załatwiają jedno jabłko w sumie. Jak tak mogę to stwierdzić, nie? Bo zabierają dwa serca. Dobra. Oh, damn. Dobra, pyk. Ja potrzebuję go. Ja go bardzo potrzebuję jako killa, wiecie? W tym momencie. Dobra, nie mam strzał. Dobra, chłopaki tu na siebie wlecieli. O, zjadł refa. Dobra, krytyk wszedł. Pięknie. Holy derno. Dalej mnie tu, kurczę, próbuje zapajęczynować. Ile on tego jeszcze może mieć? Tego nie wiem, kurde. Ja mam jeszcze jednego refa, więc zaraz będę go jadł pewnie. Chociaż z nim, kurczę, raczej nie ma co marnować. Cztery kryty na dzień dobry wyjechały. Także gościu, kurczę, musi być całkiem nieźle obitet tutaj, że tak powiem. Dobra. Pyk! Piękne to było! Holy dame. Dobra, jemy sobie. Jemy, bo on też już regenki użył całkiem sporo. Kurde bele, dobra. Pyk, woda. Mr. Dragon, kurde bele. Fuck. Dobra, creeper mi, kurczę, pomógł trochę. Dobra, i muszę się oddalić teraz. Ten typek na pewno jest na dętce. Muszę to wykorzystać, kurczę, przeciwko niemu. Dobra. Pyk. Kurde bele. Jeszcze mnie goni ktoś. Streamix. No to lekko dętka, muszę powiedzieć. Dobra, pyk. Weźmy tutaj. Oddalmy się, powiedzmy sobie. Dobra, tu się bije Eteral. Eteral się też będzie bił z jednym typem tutaj, dobra, nieważne. Przy okazji przypominam, żeby nie robić skybase'ów, nie? Na tak małym borderze, dobra. Tu mnie dalej goni, kurczę, blade. Co ja mogę zrobić w takiej sytuacji? Mogę go, kurczę, jedynie próbować dojechać. Dobra. Dobra, Eteral pięknie oberwał. Totem of Undying! Ktoś, widzę, miał szczęście do, kurde, złota. Ale widzę, że też low HP generalnie kogoś popędziło. Jezus, i padłem! No nie, dobra, muszę tepnąć się teraz TP cyferkowy do Eteral, słuchajcie. Także Eteral, słuchaj, tu są moje itemy. Przyjmuj, co tu masz. Wrzuciłem ci wszystko. No niestety ze mnie levela nie dostaniesz, mordo. Także wszystko wyrzuciłem. Ja się przełączam, odpalam sobie Night Vision, słuchajcie, i zobaczę, kto jeszcze wygrał. Okej, okay, ostry oklep Volana przez Eterala. Generalnie zostały cztery osoby, chciałem wam powiedzieć. Czyli Volan, Chalice, Akira i Eteral. Także tutaj już, kurczę, taka sielanka, bym powiedział, moi drodzy, naszych graczy. Zobaczymy, kto to wygra. Wszyscy obstawiają generalnie na czacie w tym momencie Eterala. Powiem szczerze, maybe, yes, maybe on może to wygrać. Imo, jeszcze zobaczymy, jak to się dalej potoczy, bo nadal są, pamiętajmy, inni przeciwnicy. I tak naprawdę Eteral może trzymać taką OP zbroję i tak dalej na sobie. A w rzeczywistości, moi drodzy, mieć po prostu problem taki, że może mieć dwa serca na przykład i po prostu zgrywać twardziela, więc taka też jest możliwość, że tak naprawdę status zbroi, miecza i tak dalej nie mówi tu nam nic, chociaż to akurat pokazuje, że jeszcze ma dosyć HP, żeby przytankować przeciwnika, plus zjada jabłko, więc nie wiem, kto to wygra, szczerze mówiąc. Trzech, słuchajcie, finalistów pozostało i nie wiem, kto może to wygrać. Nawet Chalice ma szansę, bo jest w sumie Totem of Undying, jakby nie było, nie? No ale niestety odpadł już. Volan kontra Eteral. No, że tak powiem, chłopaki długo walczyli ze sobą nawzajem. I zwycięzcą dzisiejszego odcinka został Etera. Jeszcze miał ile refili? Come on!
Słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie. W takim razie zostawcie łapę w górę, jeśli taki odcinek wam się spodobał i napiszcie waszą propozycję, jaka mogłaby ona być. I do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro. Pamiętajcie, że trwa maraton daily odcinków. Codziennie o 10 pojawiają się odcineczki, słuchajcie, z Minecrafta na tym kanale. Więc jeśli chcecie, żeby jeszcze trwał, no to łapa w górę, subek. No i do zobaczenia już jutro. Speedbreeding. Pozdrawiam.